Witam na kanale Globe Energy. Chciałbym pokazać ukończoną kotłownię z kotłem Bosch Condens 9000 i jest to jednostka 50 kW, która nam obsługuje trzy układy. Ogrzewanie grzejnikowe, ogrzewanie podłogowe, jak i ogrzewanie wody użytkowej. Mamy tutaj zasobnik ciepłej wody użytkowej 500 litrowy. Jak widzimy, jest to dość wymagane. Dość dużo wymaganej ciepłej wody. Tutaj mamy grupy pompowe, dwie z mieszaczem. Jedna dla ogrzewania podłogowego, druga dla ogrzewania grzejnikowego i trzecia grupa do ładowania zasobnika. Do tego również mamy podłączone dla ochrony całej instalacji i odseparowania powietrza separator cząstek stałych z separatorem powietrza. Do tego mamy sprzęgło hydrauliczne. Mamy zawory owętropa odcinające z wbudowanymi termometrami. Po tej stronie również mamy zawory odcinające, które nam są potrzebne do serwisu kotła. Mamy tutaj filterek instalacji i zawór spustowy, żebyśmy mogli spuścić wodę dla serwisu kociołka. Pod kociołkiem mamy zainstalowany syfon do skroplin, zawór gazowy i filtr gazowy. To w zasadzie jest tyle. Tu mamy ciekawe urządzenie odflamko. Jest to urządzonko, które nam cały czas rejestruje ciśnienie w instalacji centralnego ogrzewania, zapisując sobie w pamięci cały czas wzrosty, spadki ciśnienia. Jest w stanie nam pokazać nawet, czy mamy uszkodzone naczynie przeponowe, jest w stanie nam dobrać naczynie przeponowe dla instalacji. Urządzenie łączy się poprzez Bluetooth z naszym smartfonem. Możemy sobie sprawdzić wszystko, co tu się dzieje. Mamy tutaj zawór do napełniania instalacji, mamy zawór zwrotny, który nam chroni instalację wody pitnej przed bakteriami z instalacji centralnego ogrzewania. Także nie pozwoli nam się cofnąć bakteriom. No i mamy teraz instalację wody użytkowej. To jest dość, powiedziałbym, że rozbudowane. Mamy tutaj zawór odcinający, mamy tutaj taki nybelek z wbudowanym zaworem zwrotnym. Dalej mamy manometr, zawór bezpieczeństwa, jak również mamy naczynie przeponowe od flanko z możliwością przepłukiwania. Czyli cała woda, która przepływa, wpływa nam do bojlera, przepływa częściowo przez naczynie, nie pozwalając bakteriom namnażać się w naszym naczyniu przeponowym. Dalej mamy pompę cyrkulacyjną, dosyć dużą, dlatego że budynek jest dosyć duży. Jest tu dość rozbudowana cyrkulacja. Na każdym pionie mamy podłączone zawory termostatyczne Balorex Thermo. Mamy również Otafiso zawór mieszający do wody użytkowej ATM z nastawą 35-60 stopni Celsjusza, żeby klient sobie nie poparzył się wodą. Dodatkowo mamy podłączoną tutaj rurkę do obiegu zimnej wody. Mamy podłączoną rurkę od cyrkulacji. Już wyjaśniam dlaczego. W wielu instalacjach zdarza się, że te zawory termostatyczne są podłączone bez tej rurki. Kiedy pobieramy ciepłą wodę, wszystko jest ok. Gorąca woda nam płynie. Załóżmy, że chcemy mieć 38 stopni na instalacji. W zasobniku mamy 50. Zaworek trafia nam gorąca woda do zaworu, pobiera sobie zimną wodę i zmieszana nam wypływa na instalację, wypływa sobie kranem. Ale co w przypadku, kiedy nam pracuje tylko pompa cyrkulacyjna, a nie mamy tej rurki podłączonej? Problem jest tego typu, że mamy obieg zamknięty, pompa pcha nam wodę do zasobnika, z zasobnika wypływa nam do zaworu, zawór przełącza się na zimną wodę, bo ma za gorącą nawrocie i stop. Woda już nam nie wypływa. Pompa pracuje po prostu się kręci, nic nie tłoczy wody. Dlatego musi być w instalacji, kiedy mamy cyrkulację i zawór mieszający, podłączona cyrkulacja również do zaworu, tam gdzie jest zimna woda. Tylko pamiętajcie, wszystkie rury muszą być zabezpieczone zaworami zwrotnymi. Ta woda nie może sobie płynąć gdzie chce, dlatego muszą być tu koniecznie zawory zwrotne. One są bardzo, bardzo potrzebne w tej instalacji. Również na cyrkulacji mamy zawór Oventropa z półśrubunkiem i zbudowanym termometrem. Także to w zasadzie tyle. Chciałbym Wam jeszcze pokazać, jeszcze nie sprawdzałem, ale zobaczmy sobie
na żywo, co wyłapał nasz separator cząstek stałych. Zaraz zobaczymy. Sporo brudu jest w instalacji. Odczekamy sobie chwileczkę, zobaczymy, co nam się osadzi tutaj. To wszystko było osadzone w separatorze cząstek stałych. Także odstawimy to sobie na chwileczkę na sprzęgło. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Pokażę nam jeszcze, jak wyglądają rury pompowe w środku. Mam grupę doładowania zasobnika. Rurki nam sobie biegną do niego, do wężownicy górą. Zasilając tam wężownicę. Po drodze mamy dwa odpowietrzniki, bo jest to najwyższy punkt tej instalacji, czy podłogi, poza tą grupą pompową, jest to najwyższy punkt, dlatego musimy mieć tutaj odpowietrzniki. Grupa pompowa jest tutaj bez mieszacza, z tego względu, że wężownice wymagają wyższych parametrów, więc kocioł musi się dostosować do tego parametru. Dlatego ten układ jest bez mieszacza, natomiast każdy inny układ będzie wymagał zaworu mieszającego. Z tego względu, że możemy tutaj jednocześnie ładować zasobnik i używać ogrzewania. Jak również w tej automatyce CW400 możemy zaprogramować, który z naszych układów działa z priorytetem ciepłej wody, a który bez. Czyli możemy sobie tak naprawdę zaprogramować, że układ grzejnikowy działa z priorytetem, podłogowy bez. Lub na odwrót, lub wszystko działa jednocześnie. Z tego względu, kiedy to pracuje na wysokim parametrze, pozostały zawór musi zmniejszyć. Dlatego jest to tak bardzo istotne. Każda grupa pompowa posiada wbudowany zawór zwrotny w tej części, także nie wymaga tutaj dodatkowego sprzętu. No i tak naprawdę rozdzielacz ułatwia też nam bardzo dużo. Rozdzielacz ułatwia nam życie, bo zbudowanie tego wymagałoby ogromnej ilości rur i wyglądałoby tragicznie, więc zestaw wygląda naprawdę świetnie. Co w naszym separatorze? No już coś na tym dnie widać. Już mnóstwo brudu jest, ale musimy udać po prostu chwilę na osadzenie się tego na dnie. Mieliśmy to wszystko zburzone. Dobra, teraz sobie zobaczymy, co wyłapał nasz separator cząstek stałych. Już tam się troszeczkę to wszystko wyklarowało. Z innego telefonu. Spójrzcie na to. Coś tu już widać. Zobaczcie. Zobaczcie, ile rzeczy wyłapuje separator cząstek stałych. On na bieżąco pracuje. Wszelkiego rodzaju muł kotłowy, opiłki metalu, rdze. To wszystko wyłapuje separator. Widzicie? To wszystko wam krąży w instalacji i to wszystko trafia tutaj do wymiennika ciepła w kotle. Także nie ma sensu narażać instalacji, nie ma sensu kotła narażać na coś takiego. Należy sobie jednak w każdej instalacji ten separator zamontować, ochronić całą instalację. Takie rzeczy też będą się gromadziły w waszym ogrzewaniu podłogowym. No i z czasem może dojść do zamulenia instalacji. Także warto zainwestować w taki separator. Zawsze gorąco namawiam do montażu separatora cząstek stałych, separatora powietrza. To nam naprawdę oczyści waszą instalację, ochroni wasz kocioł, także będzie o wiele, wiele żywotniejsza jednostka. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony na Facebooku. Lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Pozdrawiam.